witam serdecznie w gościnnych progach naszej biblioteki. Witam przede wszystkim dzieci. Dzisiejsze spotkanie to jedno ze spotkań, jakie organizujemy w cyklu Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. Zapraszam do wspaniałej zabawy. Chciałabym, żebyście powiedzieli, co to jest, co widzicie. Koło. Okej. Okay. A gdyby było pomarańczowe na przykład? Słońce. Pomarańcza, dobrze, słońce. A kto, chłopaki, w co lubią grać? Piłkę. Na przykład. Ślicznie, coś jeszcze? Jabłko. Jabłko, dobrze, jabłko. Zobaczcie, jedno koło, a tyle możliwości. I o czym to świadczy? O waszej wyobraźni. W świecie dźwięków jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głośniej. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Stop! To był do. Czyli wiecie, co nam tutaj wyszło? Że tak naprawdę dźwięków jest 12. Wszystko inne są brzmienia. Hejże! Jest tu kto? Poczekaj, gniady. Jakiś pan z zamku. Zawisza? Czym służyć można waszej wspaniałości? Konia do oporządzenia zostawić chciałem. Władysław Jagiełło obwieszcza! Na odzyskanie ziem zagrabionych przez zakon krzyżacki wyrusza! I lament całego tłumu. Ojej! Tylko nie to! Tylko nie to! Wojna z krzyżakami! Wojna z krzyżakami! Janko, a ty gdzie? Tam wolno przecież tylko rycerzom. Zawisza mnie potrzebuje. Bogu rodzica, dziewica, Bogiem sławienna, Maryja. Słychać odgłos mieczy, krzyki. Bardzo dziękuję za przybycie i wysłuchanie tej przepięknej historii dla dzieci. I zachęcam do odwiedzania strony internetowej historiadradzieci.pl. Zachęcam również do odwiedzin w naszych placówkach bibliotecznych. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, nie przez przypadek jest z nami pan Paweł, który prowadzi spotkania. Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. I to jest takie spotkania edukacyjno-czytelnicze. Były kucharz, ogrodnik, kiedyś był też strażak. Oczywiście stroje są oryginalne. Wszystkie... Ostatnio był pirat. Pirat był też, tak. Piłkarz był też. Stroje są oczywiście oryginalne, także serdecznie zapraszam, kochani, na takie spotkania z przedszkolakami, bądź troszkę starszymi, w każdy trzeci wtorek miesiąca. Urodziłem się w 1946 roku we wsi Mogiła. Jestem świadkiem, jak budowała się nowa huta koło mojego domu. I tam w pobliżu zrobiono chodnik pierwszy w nowej hucie, i na który mnie mama ubrała odświętnie. I ja oczywiście po tym chodniku się przechadzałem. Chodnik był długości 50 metrów na 20. Oczywiście nikt na ten chodnik jeszcze nie stanął nogą, bo każdy miał jakieś obiekcje, prawda? I wszyscy dookoła tego chodnika chodzili oczywiście ubrani w gumowych butach, prawda? No i oczywiście dopiero systematycznie każdy się po tym chodniku przechadzał. Koło mojego domu było pole dziadka, na którym ustawione zostały namioty, w którym mieszkali junacy. I jeszcze estrada, gdzie się odbywały potańcówki. Oczywiście babcia bardzo się tego obawiała, ponieważ to się działo między stodołą a domem, żeby nie spalili tego wszystkiego. I oczywiście też i kiosk z piwem, w którym się, prawda, raczyli właśnie junacy. Młodzi ludzie tak w ten czas
myślałem, że, bo byłem dzieckiem, że to są starsi już chłopcy, a oni mieli, prawda, po 18, 19, 20 lat. Rodzice byli rodowici Mogilakami, tak jak ja, prawda? I jak się budowała Nowa Huta, to też różnie na ten temat myśleli. Mój ojciec miał piękny sad, prawda, czereśniowy, który został zniszczony przez właśnie budowanie tej Nowej Huty. Ja to może nie bardzo odczułem, że to zostało zniszczone, natomiast rodzice bardzo to odczuli, prawda, i oczywiście no, tęsknili za tym. No. Ja w ten czas miałem 6-7 lat i te wspomnienia są dla mnie ważne i tak sobie myślę, że pasowałoby napisać książkę budowa Nowej Huty w oczach dziecka.